1989 roku zarejestrowanych tajnych współpracowników agentów było w Polsce około 100 tysięcy. Z tym, że wiedza o tym przez wiele lat była zakazana. Hetman. No, Leszek się przyznał od razu. A kto go zwerbował? Ja. Donosił pan na Pejasa i to tuż przed śmiercią? Tak. On miał umiejętność docierania do ludzi, on potrafił do tych ludzi różnych docierać. W związku z tym trafiał do różnych środowisk. No, był inteligentny, więc wszędzie, że tak powiem, był dobrze widziany. Jest lojalny, jest w porządku. Wobec pana czy wobec przyjaciół? Nie, wobec mnie. Jako prowadzącego go oficera. Pamięta go pan? Tak. Na tyle, na ile można pamiętać człowieka sprzed 30 lat, no ale to jakoś z grubsza go pamiętam. No, nie wiem, czy bym go poznał dzisiaj. Był jednym z agentów. Był też poniekąd kolegą, no. To umiarkowanie prymitywny facet. Przynajmniej wtedy taki był. Mówimy o Szmigielskim. Tak. Nie tylko się spotykałem z nim służbowo. Spotykając się służbowo, realizowałem również kontakt towarzyski z człowiekiem. Dlaczego pan donosił na Zagajskiego, skoro pan uważa, że to jest świetny poeta, najlepszy? No to jest doskonałe pytanie. A, czyli dlaczego? To pan na... Żeby przestał pisać i przestał być poetą? Czy żeby go kropnęli tak jak Pejasa? Jaka właśnie pani odpowiedź by urządzała w tej sprawie? Prawda. Dlaczego pan donosił na kogoś, kogo pan uważał za najlepszego poetę? Dlaczego go donosiłem na przyjaciół? Dlaczego donosiłem? No to jest doskonałe pytanie, no. Czyli dlaczego? Dla mnie był gościem. Miał bardzo szerokie horyzonty, dużo wiedział, ładnie pisał, bo czytałem ładnie, pięknie po polsku. Ale no. Mówi pan o donosach jego? Tak, oczywiście. Nic innego nie pisał dla mnie. A gdyby można było cofnąć czas, zostałby pan jeszcze raz funkcjonariuszem? Mając tą wiedzę, co dzisiaj? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie.